Do tego zdarzenia doszło na terenie jednej z jeleniogórskich firm. Ci złodzieje mieli jednak dużo większą fantazję, więc dla niepoznaki okleili swojego busa czarnym streczem. Przyjechali tak, aby ukraść koparkę o wartości ponad 100 tysięcy złotych. W celu uniemożliwienia identyfikacji tego busa, którym pojawili się na tym terenie, ostreczowali go czarną folią, w wyniku czego nie było możliwości, aby drzwi tego pojazdu otwierały się i w związku z tym mężczyzna, który podpinał lawetę do auta, zmuszony był wyjść, jak również wrócić tą samą drogą, czyli przez okno. Pokrzywdzony o tym zdarzeniu powiadomił policję, natomiast funkcjonariusze na podstawie zebranych informacji, a także na podstawie analizy nagrań z kamer monitoringu wytypowali osoby podejrzewane o popełnienie tej kradzieży. Mimo czarnego streczu, złodzieje nie byli czarnym koniem w rywalizacji z policjantami i wpadli w ich ręce. Udało się odzyskać także skradzioną koparkę. Złodziejska szajka, podobnie jak słynny gang Olsena, mimo sprytnego planu trafiła do policyjnego aresztu. To 42 i 31-letni mieszkańcy powiatu jaworskiego oraz 35-letni kolega z powiatu świdnickiego. Całej trójce grozi teraz 5-letnia odsiadka.